Ponownie jesteśmy na meczu Chrisa Frenzela z Michałem Bodzionym. Aj, szkoda, out. Michał, jaki wynik? 1-4. Przewaga, odbiór. Bliżej finału 70. jubileuszowego jest Chris Frenzel. Ale Michał walczy i na pewno tanią skóry nie sprzeda. I Chris. Znowu w siatkę, uderza. Proszę zobaczyć, jaka lekkość uderzenia w wykonaniu Michała Bodzionego, ale Chris odpowiada ładnym forehandem. Tak więc mamy tutaj tenis na wysokim poziomie, zarówno w wykonaniu Michała, jak i Chrisa. Tak, Chris zakończył. Tak, piąty gem. Nie, jeszcze nie. Net. Pierwsze podanie. Ej, szkoda. Za dużo błędów w Chrisie. I znowu mamy stan. Aj, szkoda, szkoda, podwójny błąd. Przewaga Chrisa. Zobaczymy, czy tym razem Chris. Nie wypuści okazji i zdobędzie piątego gema. Jest naprawdę blisko, ale poczekajmy. Tak, ładnie Michał. To jest cały Michał. Jego forehand jest bardzo szybki. Nie mieliśmy okazji przekonać się, jak wygląda uderzenie z forehandu w wykonaniu Michała Bodzionego. I... Aj, aj, aj. Out, out, out. Chris.
Szkoda. Był bardzo blisko. Ładny forehand. I znowu mamy stan. 1-4 dla Chrisa Kancela. Kolejny błąd Chrisa. Szkoda siatki. I znowu mamy stan. Jak widać, wynik nie odzwierciedla gry. Gra jest na wysokim poziomie. Ładnie zakończył akcję przy siatce. Jest blisko jego gema. Zobaczymy, czy mu się to uda. Eye out.